tak prezentuje się plakat 66 września Jeleniogórskiego. Jego autorem jest, podobnie jak w ubiegłym roku, Tomasz Szyrwiel. Jeleń, wiadomą rzeczą, jest to symbol Jeleniej Góry. Śnieżka jest symbolem Karkonoszy, Jelenia Góra jest stolicą Karkonoszy, także autor miał przede wszystkim to na myśli. Po raz 66 obchodzimy wrzesień jeleniogórski i tutaj na pewno warto w Jeleniej Górze w tych dniach się pojawić, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa, tak jak my, jak i wiele innych instytucji miejskich, bardzo dużo atrakcji. Oczywiście główną atrakcją, przede wszystkim turystyczną, będzie Festiwal Światła. Festiwal będzie trwał dwa dni, 20 i 21 września. Chcemy, żeby Festiwal Światła na stałe zagościł w Jeleniej Górze. Tam czeka na nas bardzo wiele atrakcji, mappingi, koncerty uznanych polskich artystów oraz strefa chillout, która zawsze cieszy się dużym powodzeniem. Z całą pewnością ten weekend będzie niezapomniany, jeżeli spędzicie go Państwo razem z nami. Pierwszego dnia będziemy mogli uczestniczyć w koncertach gwiazd głównych, którymi będą Dawid, artysta, oraz Chivas, a kolejnego dnia Natalia Schroeder oraz The Dumplings. Tradycyjnie we wrześniu odbywa się także festiwal Silesia Sonas. Silesia Sonans jest festiwalem muzycznym. Koncentrujemy się przede wszystkim na muzyce poważnej, muzyce klasycznej, aczkolwiek też i pewne elementy muzyki nieco bardziej współczesnej też Państwo znajdziecie. Wszystkie informacje dotyczące artystów wykonujących z Polski i zagranicy utworów znajdziecie Państwo oczywiście na plakacie w tej kolorystyce. I myślę, że nie będziecie Państwo zawiedzeni. Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów. A przed nami także 23. edycja Biennale Fotografii Górskiej. Będzie to 7 wystaw, oprócz wystawy konkursowej i seminarium poświęconego tematyce górskiej. 5 wystaw odbędzie się w Muzeum Karkonoskim, otwarcie 6 września o godzinie 12. Następnie 2 wystawy w Jeleniogórskim Centrum Kultury w Galerii pod Brązowym Jeleniem i w Galerii Korytarz, a na koniec impreza towarzysząca Biennale w Galerii BWA w Jeleniej Górze, wystawa Rafała Swosińskiego, także szykuje nam się niezły maraton. A w Jeleniej Górze 28 i 29 września będzie odbywał się także Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach, które będą w ramach Września Jeleniogórskiego. Do zobaczenia w Jeleniej Górze.